Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcineczku z fabuły, z The Long Dark, moi drodzy. Dzisiaj, tak jak obiecałem, tak jak mówiłem ostatnio, idziemy po ten bunkier. Tylko ja jeszcze jedną rzecz chciałem zrobić, zobaczyć. Jedna książka, druga książka, tu jest dwie książki tylko, nie? Dwie książki, a ty jaskini, nie, trzy książki. Czyli tak, wodospad już były, wielka stopa była i to było. Brakuje mi jednej książki i brakuje mi... Nie wiem, czegoś mi brakuje. Muszę znaleźć jeszcze jedną jaskinię. Ale najpierw płyk gorącej kawy. Płyk gorącej kawy i, moi drodzy, nie jestem ciężki, 27.30. Tu sobie zostawiam energetyka, moi drodzy, na... Energetyka sobie zostawiam na co? Na noszenie, bo po drodze, powrotnej, takie mam przynajmniej, taką mam przynajmniej nadzieję, że, moi drodzy, w drodze powrotnej, jak znajdziemy już ten bunkier, to weźmiemy tego oto gagatka. Ale to tak jak mówię, to ja, jeżeli się uda, dobra, teraz dobrze by było to ustawić, nie no, muszę i tak iść tędy, chociaż mógłbym iść na skróty przez niego, ale no nie wiem, czy przez niego chciałbym iść. No dobra, powiedzmy, że pójdę przez niego. Tylko tak, mgła się zbliża, to też jest ciekawie. Tak, dobrze idę? Nieźle. Tam bardziej. Mgła się zbliża. Może być nieciekawie. Może, ale nie musi. Dobrze idziesz, Miotek? Nie wiem, czy kurde, tak krążę jak jakiś, nie wiem, nie wiadomo co, jak jakiś ułomny. Przecież tu jest droga, mogę lecieć, biegnąć drogą sobie i byłby święty spokój, nie? No teraz tak, tu jest mgła. Bym wolał tego rozbitka znaleźć później, nie? Niż teraz. Leleń. Właśnie, a ja bez żadnej broni idę, bez niczego, nie? Leleń, nie podchodź, bo wiesz, co cię czeka. Dobrze lecę? Dobrze lecę, moc medytacji, teraz musiałbym tak delikatnie odbić i tak lecieć, o. Mogę tak jechać. Dobry, płyk kawy. Rzeczką. Opodal krzaczka mieszkała, kaczka dziwaczka. Nie ma to jak gorąca kawa. Dobrze idę, dobrze, rzeczko przejdę, tędyk. Nie idę rzeczko w dupie. Idę tak, na skróty. Walim na skróty, pyk, pyk, pyk. Albo i nie. O, tu jakiś chyba piorun jebutno. Bo aż tak ładnie wydrąży drzewko. Ten chłop jest gdzieś tu. Gdzieś tu przy rzece. Dobra, zapamiętajmy to, że on jest gdzieś przy rzece, a ja muszę iść tam. W pierwszej kolejności bunkier, zbierzemy gratów trochę z bunkra. Zobaczymy, co tam dobrego, ciekawego nam dadzą. Czy warto było, czy się opłacało iść do bunkra. Ale bunkier właśnie, tu my byliśmy koło tego. Się nie nabawić żadnych tu nieprzyjemności. O właśnie, tu my wojowaliśmy, to nie. Tu my nie chcemy. I teraz tak. Bunkier jest po drugiej stronie. Tu musimy lecieć na drugą mańkę.
tam wrony to tam nad tym strażnikiem naszym. To nie. Bunkier jest gdzieś tu. Tu są króliki, to też nie. Gdzieś tu w lewo. O, jasny gwint. Proszę bardzo, jaki ukryty, piękny, ładny. O, no tak. Zobaczymy, co mamy w bunkrze. Lampę wziąłem? Wziąłem. Dobra, schowaj to. Znajdź następny wpis dziennika. Dobra, zaraz znajdziemy. Co my tu mamy? Masło orzechowe. Nie chcę. Puszki szewce, batoniki mogę wziąć. Tu mamy kolejną książkę. Miejscowe Local Legend, The Big One. Miejscowe Legend. Książka opisująca miejscowy staw i jego przedziwnych, podwodnych mieszkańców. Dobra, to zaraz. Dobra, może tak. Może... Dobra, zaraz tu poczytamy. Mam... pozbierajmy to wszystko, żeby mieć co wyrzucać. Co nie? Tu mamy czarny sterek. Jasny gwint, jasny gwint. Co tu się dzieje? Dawaj wszystko. Leki, proszę bardzo. Nie wiem, czy mi to wszystko jest potrzebne do szczęścia. Ale czemu by nie? Ale będę znowu ważył ze 100 kilo. Kawa? Bier im kawę. Dobra, co jeszcze tutaj? O, kurde, dwa naboje bym przeminął. Tu są skrzynki. Tu jeszcze. Batoniki, racja, woda. Kolejna woda. Ile to ma? 20%. Ile ja mam wagi? 35 kg. Czy mi jest to tak naprawdę do szczęścia potrzebne? O, to jest pytanie, nie? 2 kg wody. Jak tam z żarciem? Ja tu bym się najadł na pewno do końca. Tym się miałem najeść. O, najedzony, wody. Pasuje. Teraz co? Przeszukamy. Co my tu mamy? To już było, nie? Trytytyty. Znajdź kogoś, kto ci... Nie, to nie, 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 nie. Znajdź wszystkich ocalałych. To mamy do zrobienia. Ale mamy jeszcze misję poboczną. A, to jeszcze mamy. I trzeci bunkier jeszcze zlokalizuj. Co? Czyżby? Trzeci bunkier... Tu jest coś. Tu jest trzeci... O kurde, trzeci bunkier jest tu. Tu mamy staw, moi drodzy. Niezwykłe powieści opowiada o magicznym stawie. I tu mamy jełobka. To może byśmy poszli najpierw do stawu. Ze stawu złapali jełobka, poszli do chałupki, weszli do bunkra i na końcu wzięli to. Co wy na to? Ale przeczytajmy w ogóle te książki, co my znaleźliśmy. Znaleźliśmy tak, notatkę. Te wszystkie cząstki to znak, wali się cały stary świat, nie wolno się zatrzymać. Trzeba cały czas być w ruchu, muszą uciec, wyjść wyżej, znaleźć jakieś miejsce pod otwartym niebem, poza linią drzew. Dobra. I mieliśmy tu książkę przeczytać, proszę bardzo. Local Legend, The Big One. Dzieci bawiące się w pobliżu stawu zadumy nazywają go Wielkim Edim. Zje każdy kawałek chleba, mięsa czy czegokolwiek innego wrzuconego do wody w nadziei na... zwabienie potężnej ryby ku powierzchni. Oczywiście, tylko dzieci są w stanie spędzać całe godziny na brzegu wody, czekając na pojawienie się drapieżnika. Inni mieszkańcy doliny są bardziej pościągliwi i wolą dostać wielką rybę z pokoju. Kto wie? Kto wie? Właśnie, kto wie? Kto wie? To kto wie, ten wie. Czyli tak, jakbyśmy poszli od bunkra rzeką i tu gdzieś skręcili przed mostem, idziemy do stawu zadumy. Tak jest. Czy mi jest to potrzebne? Czy mi te żarcie jest tu potrzebne? Chyba nie. Wszystko ogarnę... Ej, jeszcze jedna. Nie, jeszcze jedna. A ty.
Jako przyzwy... Upa! Upanie! Tu już było, upanie! Dawaj, to coś trzeba byłoby pozmieniać. Sweter rybaka, patrzcie, 1,5 stopnia. Ten ma 98%, ten ma 1,5 stopnia, 1,30. A ten ma 1,5 stopnia, 1,1. I ma 40, zakładamy go. I kalisracze. A to bym jeszcze je naprawił. Dobra, naprawdę. Niepowodzenie. Co on niepowodzenie? Kto ci pozwolił się nie naprawić? No. Ma być powodzenie, a nie niepowodzenie. Proszę, 26 stopni. Kurde, burza idzie. No ja pierdziele, nie wierzę. Idzie burza czy nie? No idzie burza, no. Dzierżem są, czyli tak, ja muszę iść do rzeki. Gdzie się z rzeka. Dobrze idę? Bardziej w lewo. Rzeką muszę przejść. Łowik, łowik. Przegoniłem królika, widzieliście? A? Jak w bajce z... Ej, ale czekajcie, to ja muszę gdzieś tam wyżej wejść, bo tu nie przejdę przecież. Kurde, tu jest wodospad. Co nie? Muszę iść za górami. Za górami, za lasami. Tu jest wodospad, tędy nie przejdę. To nie tak miało być. No, trudno. Ale miałem szukać tego niedobitka. Teraz jakbym dobrze tędy, tędy. Tu muszę za tymi górami tak jakby skręcić i będzie, powiedzmy, dobrze. Powiedzmy. No, ryzyko skręcenia. Niedobrze. Ej, a najgorsze... nie, najgorsze jest to, że ja nie mam żadnych brodaczy. To nic. To nic. Dobrze idę? Dobrze idę. Idziemy po wielką rybę. Zobaczyć wielkiego Ediego, tak? On wielki Edi. Ale ja też byłem przecież, nie? No nie mówcie, że Eddie jest w tej chatce wędkarskiej. Przecież ja tu już byłem. Leleń. Leleń. Złap gigantyczną rybę. No to idziemy na ryby. No jeszcze tu śpił. Byłem tu czy nie byłem? Byłem, bo puste, no pewnie. Dobra, zamknij drzwi, Mietek. Tu mamy złapać? Przerębel, dawaj, siekierą. Idziemy na ryby, kurde. Przerębel wyczyszczony. A tam było... 2 godziny? Gigantyczny bases, trudno uwierzyć. 3750 kalorii. 15 kilo, nie wierzę. Dobry jest Mietek, co? 15 kilo rybka. Grubo. Dobra, zrobię sobie zdjęcie. I co ja mam zrobić? 15 kilo, mam go zabrać? I co ja mam z nim zrobić? Misja rzekomo, przyjdzie zbada je, co? I co ja mam zrobić? No i co? I został mi tylko bunkier i 2 tych. Jak ja bym chciał na przykład rozpalić ogień.
dobra, powiedzmy. Powiedzmy, że tak. Łapałem gigantyczną rybę, to jest super. A ciekawe, czy ją mogę usmażyć, nie? Ile ona się będzie smażyć? 15 kilo? A może trzeba było ją wypuścić? Dałem paliwa. Książkę, książkę, patyk. Dobra, zobaczmy, czy mamy rybkę. Mam rybkę. Wypuścił. Godzina i 7 minut, godzina i 1 minut. Kurde, trzeba byłoby jakiegoś patyka jednego znaleźć. Tyków, co nie miara. Dobra, dwa patyki nam starczą. A może, żeby przyspieszyć czas? Żeby przyspieszyć czas, to jeszcze połamiemy tą gałązkę przez 10 minut, nie? Ale ciemno się robi. Kurde, miałem się porozbitka. Jebu, twaj noga. Znowu to samo. Zajmuję się pierdołami, nie tym, co trzeba. Jak tam ryba? 46 minut do ukończenia. Proszę, dodajmy paliwko. Ze dwa patyki. Ile tu? 45 minut do ukończenia. Proszę bardzo. Gotowana. 4313, 15 kilo. Spory posiłek. Dawaj. Dolegliwość. Ledwo mogę chodzić z takim obciążeniem. Co ty pieprzysz za głupoty? Weź pochodnie. Słaba pochodnia. O, już nie mogę. Dobra. Słaba to słaba. Idziemy. Tam królik. Dobra, idziemy po naszego rozbitka. 15 kilo. Dobry jestem, co? Złapałem rybę. 15 kilo. Mało tego, idę z nią jeszcze, nie? Głupek jeden. Zamiast się uspokoić, to jeszcze poszedł z rybą, nie? O, chciałem królika rzucić, nie pykło. Dobra, wszystko wszystkim, ale trzeba znaleźć tego naszego. On jest gdzieś na rzece. On jest gdzieś na rzece. Albo i nie na rzece. Te dwa patyki, ze trzy trzeba wziąć. Trzeba wziąć, trzeba się najeść. A tu jest dobre miejsce. Dobre miejsce czy nie? Ale zobaczymy, czy dobre miejsce. No tak. Ale załadować to już zapomniał, prawda? Ładuj. Załadowany. Tam. Gdzieś tam, czyli dobrze idę. Gdzieś tam. Dobra, bo trochę faktycznie za dużo ważę. Zeżerym coś. To małe z pół kilo. A, nadgryziem trochę ryby, a co? Ile ja zjem tej ryby? 2 kilo. No, nie za wiele. Ej, wodę muszę zostawić, kurde. 2 kilo ryby zeżarłem. Dobry jestem, co? Dobra, tam się pali. To tam idziemy. Kurde, zmęczenie. Nadchodzi burza. No dobra, to ja wiem, że nadchodzi burza.
Leleń. Leleń tędy przelecia, to i ja przelecę chyba. Ale na kucaka wolę. Wolę na kucaka, żeby się nie... O. Kurde, dobra, dawać tego energetyka. Jedziemy z koksem, mietek. Ciśnie. Ciśnie. Tyk, 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 tyk. Tylko takie, kurde, po energetyku takie mam zamazany świat, nie? Kłuik, kłuik. Kłuik. Kłuik, leleń. Dobra, to gdzieś stąd tu się strzelało. Teraz musimy się tu... strzelało. Ale to ja byłem bardzo blisko. No. Kurde, jeszcze raz może stąd, z tych skał gdzieś? Stamtąd? Jakby to było gdzieś tu. O, tu pod nosem. Tak jest, mietek. Siema, mietek. Co my tu mamy? Z racji żywnościowej. Dobra, schowaj to, schowaj to. Mieczysław? Ej, nie mogę wziąć tych racji. A, bo racja jest zjedzona. Mogę za to wziąć puszki. Dobra. To my mamy? Logan. Lecz dolegliwość, proszę bardzo. I nie, może już nie jesteś odwodniony i teraz idziemy. Trzymaj się, chłopie. Trzymaj się, ciśniemy. Ciśniemy, gdzie jest chałupina? Chałupina jest tu, dobra. Bunkier mamy, czyli nam zostanie jeszcze jeden koleś. I jeden bunkier. Dobrze idę? Dobrze, idę, dobrze. No dobra, no to tu pójdziemy. Może jeszcze dzisiaj byśmy bunkier załatwili. Jakby się udało, co? Dybę złowiłem, wszystko złowiłem. Masakreła. Daleko nie mamy. Teoretycznie daleko. Oho, wilki idą. Słyszę te dziady. To będzie ciekawie. Będzie zabawa, ej, ale naprawdę mam. Czemu on po energetyku ma takie kurde jazdy, nie? Znaczy o co mi chodzi? O to mi chodzi, że popatrzcie na boki ekranu, on się wszystko rozmazuje. Kiedyś kurde, jak dostałaś energetyka, to powinien mieć kurde, Astrid powinna mieć powera, takiego, że powinna biegać, zapieprzać. To jest jedno. A nie, kurde, mieć jakieś zwidy, przecież ona nie pali jakiegoś trefnego zioła czy coś, nie? Bym powiedział, że dawno wilków nie było, ale obawiam się, że jak to właśnie w tej chwili powiedziałem, to zaraz nastąpi to. Stąpi złota akcja. Wygasło zmęczenie. Kawę jeszcze mam. Czekaj, czekaj. Kawę, jedziemy. Pi. Nie mogę. Połóż zabawę. Kurde. Mietek. Weno tam. Weno się jebni na glebę, bo muszę się kawy napić, nie? Dobre. Weno się jebni na glebę, bo muszę się kawy napić, nie? Dobra, dawaj, idziemy dalej, idziemy dalej, Mieczysław.
Dobra, jesteśmy przy moście medytacji. One tu są, muzyka. Muzyka to wróży nic dobrego nie wróża, nie. Wróży coś złego, o tak bym powiedział. Mostem iść, ulicą? Może drogo bezpiecznie byłoby trochę, nie? Bym widział, co się dzieje przede mną i co się dzieje za mną, a tu tak jak będę szedł tędyk. Tędyk, jakbym tak sobie tego... To nie będę widział, czy on mnie za skały jeden dziad wyskoczy, czy dwa ze skał wyskoczy, czy trzy wyskoczą. Ale tędy oczywiście nie podejdę, prawda? Bo mi nie pozwolą tędy podejść. Znając życie. Powiedz, że da się wejść. No i dupa. To se poszli. No nie wierzę, że po taką górkę się nie dało podejść. No to jest przegięcie w pały normalnie. O Jezu. Szczypie, zesra się. Dobra, pokaż, co ty się stało. Skręcenie kostki, bandaż i na ból dwie leki, bo to... Dobra, mietek. Ej, nie mogę go tu położyć, dlaczego? Nie można mi się w tym miejscu, a w którym nie można? Na śniegu tylko? Ja pierdziele, jaki wygodny ty. Dobra, dawaj, najpierw tak, najpierw co, bandaż. Użyj. Yeah, wyleczono skręconą kostkę i co, mieliśmy tabletki użyć, tylko które? Te słabsze. Najsłabsze, a czy trzy tabletki mam? Użyj lewa stopa. Wyleczono bólu, ja jestem zdrowy, moi drodzy, jestem zdrowy, inny peron nie najedzony, dobra. Ale patrzcie jaki ten dziad wygodny, nie? A na asfalcie go nie mogę rzucić, a na śnieżku już, bo jemu wygodnie. To jemu to jest wszystko jedno teraz w tym momencie, jak on wygląda i gdzie on leży, nie? I tak leży, to... A tu go mogę? O, a na deskach mogę, o proszę bardzo, ale na zimnym asfalcie, o, a tu na śniegu już nie mogę. Jaki shelter, kurde, idź kobito, masz za rogiem dosłownie. Jeszcze bym chciał ten bunkier, kurde, ogarnąć dzisiaj. Ale czy to się mnie uda? Powinno się mnie udać bunkier ogarnąć i bym był przeszczęśliwy. Kawę mam. Jakiegoś kurde Logana mam. Wade'a mam, Logana mam. Kogo ja jeszcze przyniosłem? Jeszcze tą babkę przyniosłem, nie? To już trzech, jeszcze jeden mi zostanie. Właśnie, trzeba byłoby sprawdzić listę tych. Pokaż. Czy jest tu ta lista? Gdzie te osoby? Gdzie ja to znalazłem? To? To nie. To. Było przed tym chyba to. Nie. To. Lista pasażerów. O, proszę bardzo. Aha. Kogoś nie znalazłem, ale nie wiem kogo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13. Dimitri, to chyba był Dimitri. Tu może być Logan, tu może być Wade Jones. A ta babka nie wiem jak się nazywała, dobra. Nieważne. Nieważne, nie ma większego znaczenia. Ale powinni na tej liście no, odznaczać ptaszki na przykład. Ten został znaleziony, uratowany. Ciekawe co nam Fadre powie. Ale patrz jakie różowe kolorki. Tu się pali. Kurde. O, zmniejszenie wygasło. Jasny gwint. Co ja jeszcze mogę użyć? Hang on. I have you.
A, na razie nic nie mogę użyć, bo przecież ten jełopies, nie? Mogę jeszcze zastrzyka użyć. No nic, dobra. Idziemy. Idziemy. Sztuczkę magiczkę trzeba zrobić, hop. Sztuczkę magiczkę trzeba zrobić i można się wyciągnąć. Można się wyciągnąć, można sobie usiąść, popodziwiać, jak nasza waleczna Astrid pędzi. Pędzi przez pola i łąki, przez śniegi, zaspy i w ogóle inne cuda. Nie widzi, niosąc ciężkiego Logana na plecach. Biedaczek taki chory, że aż zamarza. No właśnie. Ale dojdziemy chyba, nie? Kurde, ale ten trik z chodzeniem takim normalnym, to normalnie bajka, moi drodzy. No mówię, można w nosie podłubać teraz. O, odbił się od drzewa, patrzcie, nawet się odbił od drzewa, nie musiałem nic zrobić. Znaczy nie on, tylko ona się odbiła w sumie. Nic nie robi, nie dotykam. Idę, idzie sama. Kurde, to jest na bajerze, to mi się podobuje. Normalnie takie rzeczy powinny być częściej pokazywane gdzieś tam. Można by powiedzieć, że mam ustawiony tempomat na Astrid, nie? Tempomat! Te wymyśli. Tempomat na Astrid, no. Ustawiony tempomat i ona pedałuje tak, jak powinna, nie? Możemy trochę tylko skręcić. Trochę skręcić możemy. Tak na dobrą sprawę, to ja wiem, czy tutaj jest północy. Może jeszcze byśmy zdążyli ten bunkier ogarnąć. A może i nie. No to jest pytanie. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy go ogarniemy, czy go nie ogarniemy. Pozbędziemy się trochę rzeczy, żeby było lżej. Coś dziwnego się stanęło, że nie ma tylu wilków. Nie ma wilków, moi drodzy, od jakiegoś czasu. To mnie. O, tu. Do góry nogami, a czemu nie? Gdzie ona idzie? A, stop! Czekaj, muszę wyłączyć ten pomad, bo ona... Ona chodzi jak chce. Do góry nogami, ja bym chciał go położyć. Nie da się do góry nogami położyć, ale jaja. Widzieliście? Nie da się. Dobra. Szybko przerzućmy, co mamy do przerzucenia. Pyk, patyki zostają, to zostaje, leków trochę. To mi niepotrzebne, jedno może. Mam brodaczki? Nie mam brodaczek. Tu, coś miałem do wyrzucić. Sweter. Kalesony. Dużo tego. Rybę. A nie ma miejsca. Dobra, zjemy tą rybę, a co tam? Przerzuć wszystko, kawę. Co my tu możemy jeszcze wyrzucić? O, dwa florowce. Zostawimy seum. Ile? Przenieś. Starczy.
Lit 72, karnister starczy. Co tu jeszcze mamy? Czego piszesz tam? Dobra, to przerzućmy na razie. Do karabinu nie używamy. 41 kilo, dobra. To co, idziemy jeszcze? Idziemy jeszcze na ten? Idziemy jeszcze poszukać. Jest kawa. Kawa gorąca, do ciepła. Idziemy bunkra poszukać. Po ciemnicy, patrzcie. Nie to. Znajdziemy tego bunkra. A co? Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Bunkier jest tu, czyli musimy iść tu za skałę. Za most, za skałę, okej. Za most, za skałę. Dobrze, idę dobrze. I tu. Teraz można byłoby jeszcze ewentualnie. Było nam cieplej. Gdzie to jest? Tu. A jedną taką odpalić na przykład, co? Chociaż nie, mam... Dobra, jest plus do rozgrzewania, to na razie nie odpalamy. Gdzieś tu musimy iść szukać tego bunkra. W dobrym kierunku idę, dobrym. Musi być przed nami gdzieś. Znajdziemy dziada. Znajdziemy dziada, właśnie. Jeszcze dzisiaj znajdziemy, zobaczymy, co tu... Tam na górze? To ja tędy nie podejdę, prawda? I tak jakby było, jakby on tam, ale czy ja tędy podejdę? Tu jest pytanie ze 100 milionów punktów. Czy pozwoli mi podejść? Chyba nie pozwoli. Tego się spodziewałem. Chyba, że może tędy jakoś. To. A on jest ciut wyżej. Nie mówcie, że naokoło będę musiał pedałować jeszcze. O! O, snake bind. No dobra, lecimy na Szczecin naokoło w takim oto wypadku. Tak, będzie on. Idę w tą stronę. To on jest tak jakby na szczycie tam, nie? Dobra, walimy naokoło. Będziemy próbować gdzieś się dostać. Myślałem, że on tak blisko tutaj będzie, a tu jednak się okazuje, że niestety tak blisko to on nie jest. Nie tak blisko, jak ja bym się osobiście tego spodziewał. No, ale nic. Aha, tędy też nie wejdę zaraz jeszcze. No kurczaki. Tędy też nie wejdę. Czy wejdę? No nie wejdę, no ej, no co oni są w kul... O, jest brodaczka. Oni sobie trochę polecieli w kulki. Brodaczka jest potrzebna, zbieram. Polecieli sobie trochę w kulki z tym wejściem do tego bunkra. Ale nic. Ogarniemy to. Gdzie my są? Tu. No tam, musimy iść naokoło, no. Musimy wejść naokoło. Zgasło mniejsze zmęczenie. Są króliki. Są króliki. Ale no chodzę w koło tego bunkra. On jest gdzieś tu między tymi skałami. Daję, powiedz, gdzie jest bunkier.
rzece raczej nie. Górny wodospad. Dobra, dawaj, nie. Będzie jaśniejsze. No i co? Ja tu nie wejdę. Muszę wejść na górę. Wejść na górę, tam jest jakieś drzewo powalone. Po tym drzewie może się uda. O ile ja z dobrej strony idę, czyli to przypadkiem trzeba było właśnie z tamtej strony i z drugiej strony wodospada przejść tutaj, tu. No właśnie, no to jest pytanie. Ja tu chodzę w kółko, ale tylko tyle, że chodzę w kółko i kurde, nie wiem gdzie ten bunkierek jest, a miało być tak blisko. Gdzie on jest? No tu on jest, z tej strony. Mietek, on jest z tej strony. Ale co mi to da, że on jest z tej strony? Jak on jest tu na górze? Ej, co tu się tak szybko zgasło? Ej, coś na nim nie, tu w kulki polecieli. Kurde, patrzcie, bunkier jak wół. Tu jest, a ja chodzę i szukam. Dobra, dawaj to. Kurde, kawy nie mam, nic nie mam, ja pierdzielę. Ciekawe tylko czy lampę wziąłem, to jest najważniejsze. Misja zakończona powodzeniem. Członkowie leśnych głosów rozszabrowali skrytki zapewne. No i tyle się dowiedziałem. Dobra, może najpierw tak, może najpierw czynno. A, nie możemy. Okej. O, jaki ładny plakat. Wolę zapasów. Haliera, garnek. Skrzynka. O kurde, ile opału, ja. Masak. Nie, gaś. Nie gaś. Łap to. Bierzemy wszystko? Bierzemy. O Jezu. O Jezu, panocki. Tak jest. Może opału nie będę brał, bo ten opał ciężki w cholerę. Ja pierdzielę, patrzcie ile jedzenia. Masakra. Woda, nie wiem czy jest mi potrzebna woda. Chyba niekoniecznie. Czapka. Dobra, zobaczymy ile tu naciągamy tego. Jeszcze kuferek jakiś magiczny jest, nie? Kurde, drugi rewolwer, patrzcie. Drugi rewolwer, patrzcie ile municjona. Tu mamy 10, tu mamy kolejne 10. Tu mamy do karabinu, jebut fajnowy. Nóż drugi widzę już. Gazety. Dobra, ojej, on już się nie może ruszyć. On już się nie może ruszać, moi drodzy. On już nie chce się ruszać. A jeszcze kuferek jest. O, proszę bardzo, druga zapalarka, haczyk, nie wiem na co mi ten haczyk. On już się nie chce ruszać. Ja. On już się naprawdę nie chce ruszać. Dobra, jeszcze zobaczymy co mamy w kuferku za skarby. Zżyta kraciasta kurtka, przyzwoite spodnie wojskowe. Mocne buty eskimoski, proszę bardzo. No szybko się przemierzyje, no, chroniąc przed zimnem. Uuu, opaska na uszy. Proszę bardzo, opaska na uszy jest. Elegancio. Tu byśmy te buty ciężkie zamienili na te ciężkie, tylko że co? Eskimoski. One 1,5 kg ważą, te ważą też 1,5 kg. Jasny gwint. Koszulina, nie, kurtka. Te chyba słabsze. W stylu kanałowym przez myśliwych i drwali. Nie, nowa kurtka narciarska jest lepsza. Tu jeszcze możemy wymienić ewentualnie. Albo i nie wymienimy, dobra. A wiecie co jest najlepsze?
że chciałbym iść. Niestety nie mogę, bo ważę 72 kilo. Ja. Dobra. To bez sensu. Nie będziemy naprawdę. Nie będziemy w taki sposób się bawić, nie? W taki sposób się nie będziemy bawić, bo to jest bez sensu. 59 kilo. Co jeszcze możemy zrobić? Żarcie od groma i ciut ciut. Teraz damy radę chodzić. Coś tam damy. Coś tam damy. Dobra, wyrzucimy. Napijemy się trochę puszków. Do pełna. Dlaczego by nie? Wody ile mam? 3 litry. O, te 3 litry wypuścimy. Zawsze 3 kilo mniej, nie? Nie wiem, po co ja z tą rybą chodzę. Dobra, opuśćmy bunkier. Opuśćmy bunkier i dojdźmy do naszej hacjendy, moi drodzy. Ja tak naprawdę jeszcze mógłbym coś wyrzucić, bo to bez sensu, nie? To na przykład 1,5 kilo waży. Wypuść. No dobra. Idźmy jeszcze, moi drodzy, dojdźmy do chałupy może. A może jeszcze jakbyśmy zrobili tak. Co wy na to? O kurde. Wszystko pięknie, ładnie, ale czemu tak ciemno? Ja nic nie widzę, jebu twoja noga. Ładowanie super fajne, ale ja nic nie widzę, gdzie ja idę. Tam mam iść. Biegać nie mogę. Tam muszę iść. No tam, 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 tam. Jasny gwint, co? Co tu się dzieje? Ile tam było? 72 kilo maksymalnie, nie? To już grubo, powyżej 70 kilo niestety, ale słabo już, nie? Słabo schodzenie. 61 naboi do rewolweru. Czy jest sens nosić inną broń? Jestem zmęczony. Zmęczony północy, ale to nic nie szkodzi, abym tylko doszedł do hacjendy i się kładziemy, najemy się, chociaż nie ma co tu jeść i pić, nie? Bo jestem najedzony prawie cały czas, więc żarcia mamy do oporu, mi powiedział, nie ma co się tam jakoś stresować na podstawie żarcia. I żarcia starczy dla wszystkich mieszkańców tej świetlicy. Tam domu kultury, czy tam jak tam kto co woli. Mam ślimaczy tempo. Kurde, no wkurza mnie to trochę, naprawdę. Kurtkę wyrzuciłem już, wyrzuciłem. Brodaczkę nie. Co tu można wyrzucić? No, nic. Tu mamy ile żarć. Szmat. Dobra, no nic, dojdziemy jakoś. Moi drodzy, no trudno, no przepraszam was bardzo, że musicie się męczyć ze mną. Ile ważę? 54 kilo tylko. A, dopuszczalne mam 25. Uhu. Plus 10 to jest 35. Powinienem tyle ważyć. Niestety, ze względu na to, że jestem zmęczony, to mam tylko 25. A ja niosę 55, czyli prawie dwa razy tyle, nie? Niż powinienem. No ale nic, kawałek dojdziemy, nie?
O Jezu, zapisywanie. Kurde, w takim miejscu to jest normalnie tragedia, nie? Wchodzisz na górkę i widzisz zapisywanie, a przed oczami masz cały czas to, co się działo wcześniej w sandboxie. Wchodzisz na górkę, jest taki lag i nagle dostajesz skręcenia kostki, nie? Masakra. Gruba akcja, gruba. No idź, Mietek, jeszcze kawałek, idź, jeszcze kawałek. On się zaraz tu położy, nie? Teraz nawet przyspieszenie razy dwa to jest za mało. Tu ciągle, jakbym słyszał, jakby ciągle gdzieś te króliki mi tu syczały. Dobrze, jest, nie trzeba psuć, jeszcze kawałeczek, to zbywamy się tego wszystkiego. Wyrzucimy żarcie, wyrzucimy... Och, kurde, wszystko wyrzucimy. Wyrzucimy wszystko. Zobaczymy, co nam pozostanie, jak tam noc. No już, właściwie noc już do spania jest. Jeszcze kawałeczek, kawałeczek, kawałeczek. No, jedziemy z koksem, jedziemy. Wszystko jest dobrze. Nie trzeba psuć. Tu jest okno na strychu. Widzieliście, bo światło jest. Okno na strychu, a? Ciekawe, czy lampy da się postrzelić. Dobra, może nie będziemy próbować, bo szkoda amunicjona. Ale można byłoby spróbować, co? Jedno to będzie do pełnego rachunku 60, nie? Okej, tylko trzeba stanąć. Dupa. Nawet nie ma śladu. Nawet nie ma śladu. To nic. Dobra, otwieramy kufer, moi drodzy, i wyrzucamy to, co jest nam niepotrzebne, czyli tak. 10 amunicji, to mi niepotrzebne, do karabinu. Co mi niepotrzebne? To mi niepotrzebne. Otwieracz mi niepotrzebny. To zostaje 10. 10 chyba nie. Dobra, w sumie chociaż mogłoby to zostać, to pół kilo waży. Co mi tu? Tu trzeba brodaczek zrobić. Tu mamy żarcia i ten... A, no dobra, tu już więcej nie mogę w sumie tak rzucić. Jestem zmęczony, to na pewno nic nie będę dał rady zrobić, prawda? Ale zawsze mogę przecież rozłożyć piwór i drzemkę. Tylko oczywiście tu jak się położył ten Dimitri, to już nie mogę, czyli muszę iść dalej od ognia. Cholera. Dalej od ognia, no trudno. Czyli co? Jemy ciężkie puszki. Pijemy ciężkie też puszki. A dawaj tą brzoskwinkę zjemy. I się najemy, i się napijemy, nie? I walimy w drzemkę, moi drodzy. Pełny. Pełny. I walimy w drzemkę. Mam północy, 10 godzin przynajmniej. Ja sobie idę spać, a z wami się żegnam. Trzymajcie się, do zobaczyska. Hej, hej.